Dzień dobry, drogie Umy. Cześć wszystkim. Witamy Was w ogóle kuchni. I będziemy dzisiaj testować lody. Lody Wilisz, polska marka, założona, sobie tutaj mam notateczki, żeby nie było, w 1983 roku. Zaczynali od budki z lodami w Wągrowcu, województwo wielkopolskie. Dzisiaj mamy ponad 40 lodziarni. Ich lody można zamówić na stronie internetowej, którą znajdziecie w opisie. Mamy dla Was kodzik. Kodzik wyświetla się teraz. Wszystko macie też w opisie. Dowóz na terenie Polski. Wyobraźcie sobie, że do nas przyszły tutaj. No, mieliśmy... I to jeszcze takie smaki, że ja jestem mega podekscytowany. Tak, my byliśmy podekscytowani, bo come on, kochamy lody i chyba każdy, kto nas ogląda, wie o tym. Smaki tych lodów są, no, takie, że... Moja mama by powiedziała, że fikuśne. Tak, bardzo ciekawe. Chyba zaczynamy, bo nam się będziemy rozpuszczą. Oceniać. Tak, będziemy oceniać w łyżeczkach takich. Dobrze. Od 1 do ilu? 5? Czy 10? 5. Nie, 5, już do 5. To za dużo. Dobra, to tak będziemy i tutaj już kierownik ustalił kolejność. W ogóle są bardzo ładne opakowanka. Tak, w ogóle są bardzo ładne opakowania, jeszcze trochę oszronione. Ręcznie robione od 83 roku. O, jest nawet zdjęcie tutaj państwa Wilisz. Nie wiem, czy to państwo Wilisz, ale w każdym razie ludzie... Ale jacyś państwo. Jacyś ludzie tam są. Znaczy nie w środku. Jeżeli chyba brali udział w jakikolwiek sposób przy robieniu lodów, to są dobrymi ludźmi. Tak, to znaczy, że są bohaterami, powiedzmy sobie wprost. Otwieramy. I tutaj jest taki ten, żebyśmy poczekali 10-15 minut. Wydaje mi się, że poczekaliśmy. Wydaje mi się, że nie. Za mało myślisz? Myślę, że jesteś po prostu zachłonna gwiazda. No wyciągnąłem je, no ile to było minut temu? No z 5. No to co, mamy teraz czekać? No chyba musimy poczekać, no, żeby zjeść zgodnie z opakowaniem. No dobra, to chociaż może otworzyć i popatrzymy. Dobra. Biała czekolada z malinami. Słuchajcie, jest bardzo fajnie to wygląda, bo jest białoróżowe. Ja nie jestem jakimś fanem słodkości, chociaż słabość do lodów mam, ale akurat każdy z tych smaków, no po prostu... Brzmi dobrze. Brzmi bardzo, białą czekoladę uwielbiam, to jest chyba mój ulubiony rodzaj czekolady. Maliny to obok cytrusów moje ulubione owoce. Ale to jest twarde, nie możemy tego dobra, jeść. Ale Patryk, no przecież mamy trochę zwierząt. No dobra, dobra. No zobacz, jak ładnie się robi. Ale jesteś zachłanną gwiazdą. Tak jak profesjonalnie. Jedziesz po tym, nie głęboko, jadę, tylko po powierzchni. Jest to biała czekolada. Jest to mega biała czekolada. I czuję malinę. Bardzo wyraźnie czuć malinę. Bo czasami jest tak, że jak jest na przykład jakiś, wiecie, biała czekolada z czymś i to jest taki lekki posmak, prawda? Ale znaczy tutaj fajnie, bardzo jest tak, wyraźnie. Ale tak, ale tu jest tak momentami ta malina, bo to jest dodatek maliny, no to wiadomo, nie? Główny składnik to jest biała czekolada, no i dobrze, no. Nie, no tak. Bo jakby tak wszystko wymieszali, to ani by nie było jednym, ani drugim. Połóweczki dajemy, prawda? No dobra. Nie, no nie możemy dawać połóweczki, to już będzie za dużo. Nie, może być pół łyżki, jak się... Albo jak ci Copperfield złamie na pół, to jest pół łyżki. Widziałem w telewizji. Ja daję 4,5 łyżki. 4,5, dobra. Niech będzie. Niech będzie. Nie, nie mogę dać 4,5. Adam, proszę cię, bo zaraz cię po prostu wydłubię ci łeb, to łóżko. A jestem super, dam 5. No wiem, nie powinienem może na samym początku dawać, ale z drugiej strony to nie jest ich wina, że są pierwsze, a jakby były później... I pyszne. Dokładnie. To jest ich wina, guilty. Kakaowe lata 80, moi drodzy. My nie żyliśmy w latach 80. O, jest tutaj taki dopis. Czy kiedyś wszystko było lepsze? Nie wiemy. Ale ten smak zapamiętaliśmy. Ja uwielbiam kakao, wszyscy to wiedzą. Tak. I to mnie bardzo ciekawi. Teraz przeważnie robi się lody czekoladowe i to jest czekolada mleczna, czasami sporadycznie czekolada gorzka. I na przykład czekolada biała, czekolada gorzka i czekolada mleczna. Ja nie jestem chłodem czekolady mlecznej, bo to już jest dla mnie... Zobaczcie, jak wygląda ta bryła. To jest dla mnie za słodkie. A kakao, właśnie super, jaki smak ma kakao? No bo jakby czekolada mleczna ma jakby kakao, ale to nie jest to samo. Dobra, już przestań z tymi. Tak. Uniwersytet kakao. Gotowy? No dobra, no. Tak, wezmę początek mało. Pamiętaj, że po dwie łyżeczki. Tak, tak. Już nie możesz więcej. Ale jest zachłanne. Bardzo kakaowe. Jest słodkie, ale według mnie jest taka
jesteś takiego gorzkiego? Bo to jest kakao. No tak, właśnie. Naprawdę czuć, że to jest, to smakuje naprawdę jak kakao, a nie, nie jak kakao podobne, tak. Jeżeli fajne lubicie kakao. Można nawet do niego dodać jakieś świeże owoce. Nie. Tak, naprawdę, ja naprawdę jakiś banan można. Dobra, możemy pisać jeszcze na sport. Dobra, umówmy się. Lizanie wieczek, no jakby to jest klasek. Jakby, a co mam z tym zrobić? No chyba nie wyrzucić. Nie wyrzuca. Dobra, jeden, cztery. Dobra, też tam cztery. Ja już się nie mogę doczekać następnego. No. Słuchajcie. No dawaj, powiedz. Solony kokos z mango. Solony kokos z mango. Lubię wszystkie trzy, wszystkie cztery, nawet z lubię. No ja jestem mega ciekaw, bo ja osobiście, jak rzadko w jakiejś lodziarni zdecyduję się na lody, to zazwyczaj wybieram kokosowe i cytrynowe, ale solony kokos. A Patryk lubi bardzo... Ja lubię bardzo słodko-słone. No właśnie. Rzeczy. Więc nigdy w życiu nie próbowałam czegoś takiego. I lubisz też kokosy, nie? Tak, lubię kokosy i lubię też mango. No właśnie, a ja lubię sos mango. To jest dobra, takie... lecimy z tego. Szalone. Ty masz jakoś tutaj dużo z tego mango. Dobra, ja sobie tak przyjadę. No to też możesz sobie tutaj... A tu też masz żółte. A pie, nabierz już. Dzidzia. Jesteś dzidzia. To jest chyba najlepszy materiał na w życiu. Tak, a na pewno jest mega przyjemny. Chciałbym tak spędzić resztę swojego życia. Mhm. Bardzo intensywny smak. Często jest tak, że jak coś jest kokosowe, to ten kokos tak się rozmywa w jakimś takim mlecznym, śmietankowym czymś, ale tu jest bardzo intensywny smak kokosa. I mango też jest bardzo wyczuwalne. Mega to jest super. Bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe. I to jest ostatni smak, który przychodzi mi na język, to jest ten sól, taka lekka. Sól jest lekka i bardzo dobrze, w sensie, tak. Ja lubię sól, wiecie, ale niekoniecznie w słodkich. I w ogóle tutaj nie przeszkadza mi ta sól, ona jest taka lekka. No przeważa kokos oczywiście, kokos jest fantastyczny. Nie jest to też jakiś przysłodzony, ja lubię tych. Tak, bo jest coś takiego, że czasami są takie produkty kokosowe, które są takie wręcz ci tak oblepiają taką słodyczą. Mm. A ten jest, powiedziałbym nawet, że wręcz orzeźwiający taki. O Jezu, też o tym pomyślałem. Tak. To mango jest takie delikatne. Dobra, 5 łyżeczek ode mnie jak nic. Nie atakuje to mango, tak? Jest takim dodatkiem. Tak, mango jest dodatkiem ewidentnie. Tylko pół? Tak, dla mnie ulga po ukazaniu. Czy to przebiło białą czekoladę z malinami? No kurde, no nie jest w stanie tego przebić niestety, bo to biała czekolada z malinami. No bo to są twoje ulubione smaki. Dobra, kurde, ale to były takie ciekawe. Ja dam 4,5. No dobra, lecimy. Jeszcze dwa smaki przed nami, kochani. Tak, jeszcze dwa smaki przed nami. Nie zobaczę. Ale ładne różowe opakowanie. I to jest mascarpone z malinami i jest do pisiki. Tylko muszę go odszronić. Ręcznie robione. Kremowe. O, kremowe mascarpone i prawdziwe maliny. Idealny letni deser. Kochani, pamiętajcie, że lato jest wtedy, kiedy my sobie ustalimy, więc możecie sobie lato zrobić też we wrześniu czy grudniu. Mamy drugą dawkę malin. Wiecie dlaczego? Bo możecie. Mogę go sama zrobić. Będzie starcie białej czekolady z mascarpone. Mascarpone jest takie śmietankowe, nie? On jest taki serek kremowy. Tak mi się wydaje, tak. Zobaczcie, wygląda no bardzo serek kremowy i nie widać za bardzo, tutaj się coś przebija tak. W jednym no, miejscu. Zaraz zanurzymy. Zaraz zanurzymy. To weź zanurz w tym miejscu. W tym miejscu zanurzymy. No mogę? No tak, no. To jest od razu inny smak. Tak, jest zdecydowanie inny. Mascarpone jest o wiele bardziej śmietankowe, mm-hmm. takie mleczne niż biała czekolada. Ale to nie jest jednocześnie śmietankowe ani waniliowe. Nie, to jest zupełnie, znaczy nie zupełnie. Nie jest to ten sam smak. Ja bardzo lubię mascarpone tak naprawdę. Ja też. Ale małe malinki miałem tu. Malinka jest tutaj ewidentnym dodatkiem. Ale musimy tutaj więcej malinki wyczuć. Tak. Po drugiej łyżeczce. Musisz tak sobie tu odskrobać. O, tu masz jakąś... Więcej. Ty też spróbuj tutaj poskrobać. Ale tak, nie, ty musisz sobie... A czy ty mi musisz mówić, jak ja mam skrobać? Tak, delikatnie będę, góry. Będę sobie robił, jak mi się chce, jakby nie twoja sprawa. Po prostu nie wiem, orangutan. Uspokój się, nie będziesz mi mówił, jak mam skrobać sobie lody. Poczułem więcej malinki. Mhm. Wydaje mi się, że są najsłodsze z tych dotychczasowych. Tak, to jest nawet słodsze od białej czekolady. Mhm. Słuchajcie, sprawa jest taka, że rzeczywiście jest tutaj malina i jest ona w takich miejscach, tak? Jakby no nie kłamią, to jest mascarpone z malinami, a nie maliny z mascarpone, tak? A my na pewno dotrzemy tam do dna. My tam dotrzemy do dna, no ale wiecie, nie możemy teraz jeść kubełka.
zjemy to. Znaczy moglibyśmy, ale nie, ja myślę, że będziemy się traktować, one są tak dobre, że nie możemy, ja będę jakąś tam kłódkę dam na to. Ja daję 4. Ja też dam 4. Były bardzo dobre, ale nie pobiły białej czekolady z malinami. A u mnie nie pobiły mango solonego. Ostatni smaczek. Ostatni smaczek dzisiaj, moi drodzy, jest to... Jest to sama bomba na koniec. Batonik Droga Mleczna. Mój ulubiony batonik. Właściwie nie wiem, czy to nie jest jedyny batonik, który tak serio lubię. Batonik Droga Mleczna. Co to będzie? Nie wiem, ale boję się, że po prostu oszaleję. Poczekaj na mnie, poczekaj na mnie. No to szybciutko, bo mi pada tutaj, no. To zabij sobie, Jezu. Po prostu... Nie umiesz sobie poradzić w życiu? Dobra. Jezu. Cała przejażdżka smakowa. No bo tutaj wiesz, jest warstwami jakby. Jezu, wiem. Przez orzech, przez jakiś karmel, przez jakąś taką słoność. Nie wiem, co z pieprza. Ja nie czuję tam ani orzecha, ani karmelu. Czuję ten środek pianki, który tak naprawdę nie wiem, jaki ma smak. Wiesz, o co chodzi, wiecie, o co chodzi. Ja nigdy nie zastanawiałam się, co to jest za smak właściwie. No to jest jakby Droga Mleczna, nie? A wiesz, jest pełna czekolada, więc... Dlatego ta czekolada jest tak równomiernie rozłożona. Nie no, jakby... To jest mega. Jeżeli jakbym spróbował tych lodów bez nazwy, to bym jakby wiedział, co to jest. Tak, ja tak samo. To jest najlepszy baton na świecie. Dlatego one są takie małe, bo są tak dobre. Były większe, to by ludzie po prostu... Oszaleli, ale by wtedy nie było wojen na przykład. Uważaj się wszystko. Dobra, ile dajesz? No nie, ty powiedz pierwsze. Nie, ja ciebie zapytałem. Nie! Tak, ja zawsze mówiłem pierwsze, teraz ty. No ale przestań teraz patrzeć, kto ma wygrać, no, tylko nie. Powiedz, jak oceniasz. To jest, nie może być ustawione. Nie jest ustawione wcale. No nie jest ustawione, bo analizujesz teraz, kto wygra. Nie, ja nie patrzę, kto wygra, tylko ja patrzę, porównuję sobie z innymi. Przestań, powiedz po prostu ocenę. No dobra, 5. Ja też 5. No i mamy zwycięzcę. No i mamy zwycięzcę. Zostaliśmy zebrani na Drogę Mleczną. Zostaliśmy zebrani na Drogę Mleczną. A wam serio, ale to tak naprawdę serio, bo jak widzieliście, testowaliśmy, polecamy lody Village, które do nas dotarły do Hiszpanii w dobrej formie. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale dziękujemy. Więc na terenie Polski myślę, że tym bardziej dadzą radę. Pamiętajcie o naszym kodzie zniżkowym. Lody możecie zamawiać na stronie internetowej. Czy ja dobrze widzę, no? Że jest ponad 200 smaków, 200 unikatowych smaków. Kochani, jakby musicie coś zrobić, ale ja muszę spróbować resztę 195, więc jakby do roboty. Ja nie spocznę, dopóki reszta nie przyjdzie do nas. Wszystkie 200? Będziemy zbierać się. Czy możemy jakieś wystosować pismo do państwa w Wiliszu? No ale ja nie wiem, jak to smakuje. Boże, byśmy mieli 200 i musieli 200 przetestować. Wiesz, ile to by było myślenia? To by nam zajęło Ja wtedy bym musiał wziąć jakiś urlop na miesiąc, bo ja bym nie dał rady. Ja przy 5 jego ocenianiach już jestem na skraju nerwów. Taka akcja, zróbmy to, słuchajcie, zróbmy to. Nie, że może Pani innym razem, zróbmy ale to. Zróbcie to i kupujcie. Bo pycha, naprawdę pycha. Pa! Pa!